Robert Cionka, zwycięzca kategorii do 70 kg. Gi zastąpił Macieja Poloka. Jak ci się walczyło w kategorii wyżej? Bardzo fajnie, bo preferuję kimona. Chyba to każdy wie, że wolę walczyć w kimonach niż bez. Ale tak się składa, że w kadrze jestem bez kimon, także miałem szansę zastąpić Maćka. Niestety z powodu kontuzji, no ale bardzo dobrze mi się walczyło. Dałeś bardzo emocjonujący finał z Serbem. Tak, Maciek mnie ostrzegał przed nim, że chłopak się dobrze rusza. Młody mnie podpuścił, czyli Marcin mnie podpuścił, żebym zrobił baseball choke. No i tak polowałem sobie od początku walki na to, żeby coś dobrego założyć. Serbowie przez 15 minut dochodzili do siebie po tej akcji. Moja filmowa technika, także bardzo się cieszę, że mi wyszła. No, odklepał, musiał. Plany na przyszłość, jak po powrocie do Plany Polski? Plany na przyszłość, no spodziewam się dziecka w grudniu, także pozdrowienia dla mojej żony, która w tej chwili w domu cierpi beze mnie. Pozdrawiamy. No i myślę, że jeszcze wystartuję nie raz na zawodach i w Polsce, i na międzynarodowych. Jak dobrze mi będzie szło, to tak, także w kadrze będę chciał trzymać. We wrześniu Mistrzostwa Polski, będziesz tam? Postaram się być. Do Serbii chcesz jechać? Będziesz bardzo walczył o to? Bardzo. Lubię startować, kocham ten sport i mam nadzieję, że będę go długo uprawiał bez kontuzji. Okej, widzimy się we wrześniu w Świnoujściu. Dzięki. Dzięki bardzo.